615 nowych zakażeń koronawirusem. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale nie tylko o tym. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ilona Januszewska. Witam również moich gości. A są nimi pani poseł Karolina Pawliczak z Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pani redaktor, witam państwa. Oraz panowie posłowie, pan poseł Tomasz Rzymkowski, Prawo i Sprawiedliwość, a także pan doktor Lech Jaworski z Porozumienia, który nie jest posłem, ale być może już niedługo. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Drodzy państwo, jesteśmy po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z Rafałem Trzaskowskim. Po tym spotkaniu oczywiście każdy z uczestników, z rozmówców skomentował. Wychodzi na to, że atmosfera była bardzo dobra, ale że było to merytoryczne spotkanie, więc posłuchajmy dwóch zdań pana prezydenta Andrzeja Dudy, jak wyglądało to spotkanie. Cieszę się bardzo, że pan prezydent przyjął wreszcie zaproszenie. Wyraziłem żal, że nie spotkaliśmy się wtedy w wyborczy wieczór, kiedy zostały ogłoszone wstępne sondażowe wyniki wyborów, bo chciałem, żeby tamto spotkanie, niezależnie od tego, kto te wybory wygrał, miało taki charakter pewnego symbolu i żeby stało się polską tradycją na przyszłość, tradycją wyborów prezydenckich, że zwłaszcza wtedy, kiedy zostaje już tylko tych dwóch kandydatów i mamy do czynienia rzeczywiście z drugą turą wyborów i już jest to taki wybór albo, to żeby później właśnie po tej kampanii, która najczęściej jest w naturalny sposób, w oczywisty sposób, jak w każdej demokracji, znacznie mocniejsza, bardziej emocjonalna i wiemy o tym, że są te wielkie polityczne emocje bardzo często. Wszyscy tego przecież doświadczamy i obserwujemy. To żeby tych dwóch kandydatów spotkało się i po zakończeniu kampanii, która jest takim specyficznym spektaklem politycznym, po prostu uścisnęli sobie rękę. Ale rozmawialiśmy także o wielu sprawach merytorycznych i chcę powiedzieć tak, to była spokojna rozmowa, spokojne spotkanie, gdzie mówiliśmy też o przyszłości Polski, o tym jak chcemy, żeby Polska nadal się rozwijała, a przede wszystkim jak chcemy, żeby była realizowana dalej ta bezpośrednia polityka na scenie politycznej. Muszę powiedzieć, że cieszę się bardzo i z tego spotkania z panem Rafałem Trzaskowskim i cieszę się bardzo też z tego, że politycy ze wszystkich stron sceny politycznej przyjęli moje zaproszenie na 24 lipca na rocznicę powstania Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa, setną rocznicę, która dla mnie była otwarciem obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej. No i właśnie jesteśmy po tym spotkaniu, więc powstaje teraz pytanie po tych dobrych opiniach z dwóch stron. Czy to jest jakiś może taki pierwszy krok w kierunku tej debaty między politykami, ale mniej zaostrzonej zdecydowanie pomiędzy opozycją a koalicją? I najpierw to pytanie skieruję do pani poseł Karolina Pawliczak. Pani poseł, bardzo proszę, czy tutaj widzi pani jakąś szansę może większych porozumień, dyskusji, spotkań, bardziej merytorycznej dyskusji, a nie czasami bardzo emocjonującej dyskusji w parlamencie? Pani redaktor, szanowni państwo, ja cieszę się, że do tego spotkania wreszcie doszło i cieszę się, że telenowela pod tytułem spotkanie prezydent Duda, prezydent Trzaskowski nareszcie się skończy, bo od kilku tygodni w dużej mierze o tym opinia publiczna informuję, a co do samego spotkania jestem bardzo sceptycznie ustosunkowana. Nic z tego nie wynikało i wynikać nie będzie. To była czysta kurtuazja. Myślę, że tak jak Platforma Obywatelska, czy też w szerszej formule Koalicja Obywatelska nie zmieni swojego spojrzenia na prezydenta Dudę, tak i prezydent Duda nie zmieni swojego spojrzenia na szeroko rozumianą opozycję. Nic się w tym zakresie nie wydarzy. Prezydent Duda jest prezydentem Dudą, prezydentem kraju, natomiast pan Trzaskowski tym prezydentem nie jest. I to tyle w temacie. To skoro pani poseł jest tak sceptycznie nastawiona do spotkania, to zapytam teraz pana posła Rzymkowskiego, co pan poseł sądzi o tym spotkaniu, czy może jednak widzi pan tu jakiś sposób na pojednanie się i bardziej merytoryczną dyskusję w polskim Sejmie? No, każda okazja do rozmowy moim zdaniem ma swoją wartość dodaną.
Cieszę się, że Rafał Trzaskowski w końcu po kilku tygodniach zdecydował się na przyjęcie zaproszenia i na takim, powiedział, gest podania dłoni zwycięzcy prezydentowi Dudzie, ale to nie jest kwestia triumfalizmu nad Rafałem Trzaskowskim. To jest kwestia, bym powiedział, takich standardów, na standardów świata zachodu, gdzie wygrany w wyborach parlamentarnych gratuluje, otrzymuje gratulacje od tych, którzy przegrali, tak samo w wyborach prezydenckich w państwach republikańskich, gdzie głową państwa jest prezydent, ten faworyt opozycji, który jednak nie wygrywa wyborów, zawsze gratuluje. To jest standard, czy za oceanem w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Zachodniej. Szkoda, że to się nie stało w wieczór wyborczy, bo rzeczywiście ta sytuacja dla wielu osób była nierozstrzygnięta z racji na tą procentową polską wycenę poszczególnych kandydatów. Potem się okazało, że jednak ta przepaść była ponad 400-tysięczna głosów. Można było wtedy spróbować zakopać te nasze spory. Tym bardziej, że 3 lata przed nami bez wyborów i siłą rzeczy chcemy współpracować z wszystkimi siłami politycznymi dla dobra Polaków i dla dobra państwa polskiego. To może w takim razie pan profesor Jaworski z Porozumienia, może pan widzi tutaj jakąś szansę na większą współpracę, bardziej szeroką współpracę, taką, która rzeczywiście będzie współpracą dla Polski, jak mówili zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i Rafał Trzaskowski. Ja nawiążę tutaj na początku jeszcze do tej kwestii terminu tego spotkania, bo rzeczywiście gdyby ono się odbyło w ten wieczór wyborczy, kiedy pan prezydent zapraszał pana Trzaskowskiego, to mógłby być trochę taki bardziej symboliczny klimat. Wtedy jeszcze, jak wszyscy wiedzieliśmy po sondażowych wynikach, czy tych próbnych wynikach, wynik był nierozstrzygnięty, a zapraszał urzędujący prezydent, bo kadencja pana Andrzeja Dudy ciągle jeszcze trwa do 6 sierpnia. Będzie on zaprzysiężony na nową kadencję dopiero po tym terminie. Natomiast no, żałuję, że właśnie ten symboliczny gest pomiędzy kontrkandydatami, którzy jeszcze nie było wiadomo, który z nich będzie prezydentem, miałby wtedy większy wymiar symboliczny. A jeżeli zapraszał pan Duda, no to jest to zrozumiałe, bo był i jest prezydentem kraju. Natomiast ja rzeczywiście z dużym zadowoleniem i nadzieją odbieram fakt, że do tego spotkania doszło. Uważam, że to może być i chcę w to wierzyć. Taki znak odwilży pomiędzy, no, użyję tego słowa, chociaż z przykrością, zwalczającymi się blokami ideologiczno-politycznymi w naszym kraju. I uważam, że jeżeli nie będzie to jednorazowe wydarzenie, ale będzie miało swoją kontynuację i w zachowaniach osób biorących w nim udział i w dalszych relacjach i rozmowach, no bo jednak nie ma co ukrywać, że pan Trzaskowski wychodzi na pozycję lidera nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale być może całej opozycji. No, wiązałbym z tym nadzieję, aczkolwiek muszę powiedzieć, że z żalem w związku z tym chociażby przyjąłem wiadomości, informacje, które doszły do mnie z posiedzenia Rady Miasta, które dzisiaj ma miejsce, kiedy to Platforma Obywatelska złożyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad kwestii nazwy ulicy Lecha Kaczyńskiego. No, co miało mieć miejsce zaraz po wyborach, co pan Trzaskowski obiecywał, a tu się okazuje, że pierwsze, co na rozpoczynającej się Radzie Miasta zrobiła Platforma Obywatelska, to właśnie złożenie wniosku, aby ten punkt porządku obrad zniknął. Do Rafała Trzaskowskiego na pewno jeszcze wrócimy, natomiast ja teraz muszę panu przerwać, bo niestety mało mamy czasu, mam dużo tematów do zrealizowania. Bardzo ważny temat,
konwencji stambulskiej toczy się szeroka dyskusja w każdej grupie, czy to wśród polityków, politologów, czy też ekspertów. No właśnie, premier Mateusz Morawiecki zdecydował o tym, aby skierować do konsultacji do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z konstytucją. Dzisiaj właśnie podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki o tym powiedział dziennikarzom, więc muszę zapytać pana posła z Prawa i Sprawiedliwości, pana Rzymkowskiego, ponieważ pan również w dziedzinie prawa obcował bardzo często, więc muszę zapytać, czy ta konwencja stambulska, ona uderza w wartości nasze, Polaków, w naszą konstytucję również, panie pośle? Oczywiście, że tak, że uderza. Ta konwencja poza nazwą, która jest bardzo szlachetna i mówi o ochronie kobiet przed przemocą, no nie ma nic wspólnego z realną walką z przemocą wobec kobiet. Natomiast wprowadza tylnymi drzwiami rozwiązania ściśle ideologiczne. Ja odsyłam wszystkich do treści tej konwencji, która nie jest za długa, dosłownie 5-10 minut zajmuje jej przeczytanie. Tam są konkretne przepisy blankietowe, które nakazują organom władzy publicznej rozwiązania ściśle ideologiczne. Ta konwencja zakłada, że główną przyczyną wszelkich patologii, których no, taką egzemplifikacją jest przemoc wobec kobiet, jest tradycja, rodzina, religia. To, co można powiedzieć, gwarantuje w Polsce najniższy stopień przemocy wobec kobiet, bo i religia katolicka, i nasze zwyczaje szacunku, które są wpajane nam w domach rodzinnych, szacunku do kobiet, no to wszystko jest gwarantem właśnie poszanowania praw kobiet. A ta konwencja nie dość, że wprowadza tylnymi drzwiami ideologię gender, bo ona mówi o płci społecznej, wprowadza naszego porządku prawnego oderwaniu od empirii, od tego, o czym uczy biologia, że są po prostu dwie płcie, jest płeć męska i płeć żeńska. Nie ma 51 czy 54, czy tam nie wiem ilu ktoś wymyśli sobie tych płci. To pozwolę się zatem odnieść, pani poseł. Jest to w sprzeczności z zasadami zawartymi w naszej konstytucji, mówiącymi o ochronie rodziny, o poszanowaniu równości. Jest to skrajnie ideologiczna konwencja i bardzo dobrze się stało, że pan premier skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest organ, który może w sposób komplementarny tą sprawę załatwić, ponieważ takie konwencjonalne wypowiedzenie nomen omen konwencji no, wymaga szeregu działań dyplomatycznych, jak również całego procesu legislacyjnego. Pani poseł z Lewicy, w takim razie bardzo proszę. W drodze dużej ratyfikacji. Pani poseł z Lewicy, bardzo proszę, aby pani się odniosła tak, do tych pana posła. Tak, trudno się słucha w ogóle tych wypowiedzi. Przyznam, że nawet nie wiem, jak to skomentować, bo opowiada pan takie bzdury, że no, trudno to... A może pani przyjąć przykład podać tej bzdury? Jakiegokolwiek wymiaru. Proszę państwa, konwencja... Chociaż jeden przykład bzdury. To, że ona nie zabezpiecza przed przemocą. Tak. Jak może pan tak mówić? Właśnie każdy punkt chroni kobiety, chroni osoby, które... Mówiące o płci też społecznej. Ja nie przerywałam, może pan dopuścić mnie. Ale ja pani nie obrażałem, a pani mnie obraża. Ale ja nie, to... To jest ten szacunek lewicy do drugiego człowieka. Pani poseł, bardzo pani proszę. Pani redaktor, konwencja została ratyfikowana w 2015 roku. Zastanawiam się, dlaczego dopiero teraz, jeżeli tak to bardzo przeszkadzało PiS-owi i prawicy, dlaczego dzisiaj wokół tego mówi się tak wiele? Co się wydarzyło, że dzisiaj nagle chcą to wypowiadać? Żeby była jasność, nie ma jednoznacznych głosów również po tej stronie obozu politycznego, bo proszę zauważyć, że pierwszą osobą, która rozbujała tą łódkę, tak to kolokwialnie nazwijmy, jest pan minister Ziobro. Zauważa się, że w obozie prawicy co do tej akurat sytuacji no nie ma jednoznacznego stanowiska i być może ta łódka, rozbujana łódka spowoduje, że on po prostu z niej wypadnie. Dzisiaj pan premier zabrał oręż panu ministrowi, składając, że tak powiem, tą konwencję do Trybunału Konstytucyjnego. Ale pani poseł, to jest źle? No chyba dobrze, że chcemy być merytoryczni, że ludzie, którzy rządzą państwem naszym, chcą być merytoryczni, aby ktoś, kto się bardziej może zna, i Trybunał Konstytucyjny chyba jest od tego, aby zbadać właśnie zgodność. Czy ja się mylę? Dobrze, Trybunał będzie to badał, będzie oceniał poszczególne paragrafy, które są no,
w ogóle niekontrowersyjne. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego państwo w ten sposób reagujecie na zapisy, które są, które chronią kobiety, które chronią wiele, bo nie tylko kobiety, oczywiście mężczyźni również mogą przemocy podlegać. Po prostu jest to niewytłumaczalne. Czy wy jesteście państwo przeciwko kobietom? Jaki zapis konkretnie tam... Pozwólmy się zatem na to pytanie odnieść panu... ...przeciwko polskiemu prawu? Bo ja jeszcze państwu powiem jedno, bo pan tutaj Rzymkowski wspomina o tym, że ta konwencja stoi w sprzeczności z polskim prawem, mówiąc o ideologii. Zresztą słowo ideologia jest właściwie odmieniane przez państwa przez wszystkie przypadki w ostatnich dniach. Jest to słowo klucz, którym dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno szatuje. Pani poseł, to pozwólmy się odnieść jeszcze panu profesorowi Jaworskiemu z porozumienia. Ale jedno zdanie. Jedno zdanie chcę dokończyć. Zatem proszę powiedzieć konkretnie, w czym ta konwencja państwu przeszkadza, bo ona w mojej ocenie, i nie tylko w mojej ocenie, w ocenie dużej części społeczeństwa, wzmacnia nasze przepisy. Ona pomaga absolutnie. Nie ma tam nic zdrożnego. Ja po prostu nie rozumiem kompletnie tej interpretacji. Pani poseł, pozwólmy się zatem odnieść do pani pytania. Że pomiędzy praktyką stosowania prawa, a teorią prawa czasem jest naprawdę duża odległość. Pani poseł, bardzo dziękuję. Pan profesor Lech Jaworski teraz odpowiada na pani pytanie. Pan Lech Jaworski, bardzo proszę. Cieszę się, że pani poseł z takim znawstwem się wypowiada o prawie. To dzięki temu będę mógł troszeczkę skrótowo, mianowicie ta konwencja... Wszyscy są prawnikami, chciałabym dodać. Bardzo się cieszę, bo wszyscy państwo jesteście prawnikami. Celem jest ochrona praw kobiet, w szczególności ochrona w związku z przemocą w rodzinie. Natomiast nie jest to poziom wykraczający poza poziom, który realizowany jest przez polskie ustawodawstwo. Powiedziałbym, że nawet polskie ustawodawstwo w znacznie intensywniejszy sposób chroni te prawa kobiet i również kwestie związane z przemocą w rodzinie dotyczące mężczyzn. A skoro już mówimy o ochronie praw kobiet i mówimy o ochronie praw mężczyzn przy okazji, ale przede wszystkim ustalmy sobie praw kobiet, to mówimy o określonych płciach. Pani poseł, niech pani mnie przerywa, bo ja pani nie przerywałem. Mówimy więc o ochronie określonych płci. W związku z tym kwestia płci społecznej ma się nijak do praw kobiet, szczerze mówiąc. A rzeczywiście ta konwencja zawiera bardzo duży ładunek ideologiczny i bardzo dobrze się stało, bo zresztą nie wyobrażam sobie, żeby się inaczej mogło stać, że pan premier Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego te konwencje, bo to jest organ właściwy do rozstrzygnięcia jej zgodności lub sprzeczności z konstytucją, a wypowiadanie konwencji bez zwrócenia się do Trybunału byłoby w moim przekonaniu czymś zdecydowanie też niewłaściwym. Tutaj niech pan profesor, bardzo proszę, już postawi kropkę. To jeszcze ostatnie zdanie, pan poseł Rzymkowski. Ale słowa pan premier nie powiedział o wypowiedzeniu, proszę zauważyć. On tylko skierował. Ale inni mówią o wypowiedzeniu, bo ta dyskusja, nie udawajmy, że nie ma tej dyskusji, że w Ministerstwie Sprawiedliwości nie ma takiej koncepcji, a zanim taka koncepcja będzie w ogóle mogła być brana pod uwagę, to nie można ominąć Trybunału Konstytucyjnego. Pan poseł Rzymkowski, bardzo proszę, ostatnie dwa zdania. W minionej kadencji Sejmu apelowałem o wypowiedzenie konwencji stambulskiej. Ta konwencja w żaden sposób nie chroni kobiet. Jakie są największe przyczyny agresji, przemocy wobec kobiet w Polsce czy na świecie? Narkomania, alkoholizm, pornografia, prostytucja. Tam nawet jednego słowa nie ma. Pani poseł, gdyby pani przeczytała chociaż raz tę konwencję, to nie mówiłaby pani nawet o paragrafach, bo tam paragrafów nie ma, takiej jednostki redakcyjnej. To są tylko i wyłącznie artykuły i ustępy. Nie ma żadnych paragrafów. Trzeba wczytać się w tę konwencję i zobaczyć. Ona w żaden sposób nie chroni kobiet. Polskie prawo w sposób niespotykany w stosunku do tej konwencji chroni kobiety przed przemocą, czy w ogóle przed jakąkolwiek formą przemocy wobec drugiego człowieka, bo również wobec mężczyzn.
Tak, konwencja jest podyktowana wyłącznie ideologicznymi pobudkami, a państwo jako lewica trzymacie się jak pijany roweru tej konwencji. I tutaj na tym postawiamy kropkę. To jest bardzo grzeczne, co pan mówi, widzę w tym przypadku. Drodzy państwo, jakie bzdury pan opowiada, a pan mówi, że się trzymamy jak pijany roweru. Proszę mi nie zarzucać, że ja tego nie... Jest takie bardzo dobre polskie powiedzenie. Wie pani, dzisiaj złożyliście państwo uchwałę, aby w przyszłym roku uczcić panią Różę Luksemburg. Panią, która zawsze podkreślała, że państwo polskie nie powinno istnieć na mapach świata. To jest skandal, to jest hańba, to wasz klub. To lewica mówi, powinniście się tego wstydzić. Dobrze, drodzy państwo, bardzo dziękuję. Ja państwa zaproszę również w tym samym, nazwę to, zestawie do studia. Jak już będziemy mogli się spotykać, porozmawiamy wtedy dłużej. Mówmy o tolerancji, mówmy o szacunku, szanowni Właśnie, państwo. Właśnie, o szacunek apeluję do nas wszystkich. Mówmy prawdę. O szacunek apeluję do nas wszystkich. Bardzo państwu dziękuję. Karolina Pawliczak, Lewica, Tomasz Rzymkowski, Prawo i Sprawiedliwość, a także Lech Jaworski, Porozumienie, a już za chwilę serwis informacyjny. Do zobaczenia.